Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax to jest słowacki dom maklerski, który pewnie już dobrze znacie. A wiecie, że Janosik pochodzi tak naprawdę ze Słowacji, a nie z Polski, wbrew temu, co nas uczyli rodzice i polska telewizja. I w tym programie pokazujemy wam, a w sumie to moi goście pokazują, jak inwestować, jak oni inwestują, odkrywają swoje portfele. I dzisiaj takim wyjątkowym gościem jest Danuta Duszyńczyk-Chmiel. Cześć, Dana. Cześć, bardzo mi miło. Dana jest propagatorką, powiedziałbym, idei inwestowania wśród kobiet. Autorką bloga Kobiece Finanse. Coś jeszcze na twój temat możesz powiedzieć? Mogę, pewnie. W zasadzie z wykształcenia jestem filologiem germańskim, a dodatkowym moim ukończonym kierunkiem jest informatyka i ekonometria. Podkreślam to zawsze, ponieważ jest to takie zestawienie dość niespotykane z zupełnie różnych bajek. Natomiast jak w ogóle do tego doszło, że tak przeciwstawne, można powiedzieć, dziedziny studiowałam, no to mogę za chwilkę troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. A to jestem w szoku, to od razu odkryłaś ciekawostkę. To jak to się stało, że w ogóle zajęłaś się inwestowaniem, że kobietami to zostawmy na razie, ale że zajęłaś się inwestowaniem i jak się ta twoja przygoda z rynkiem finansowym zaczęła? Można powiedzieć, że troszeczkę było to takim dziełem, można powiedzieć, przypadku, ponieważ swoją przyszłość jeszcze jako tam początkująca studentka wiązałam z tym, że zostanę albo tłumaczem przysięgłym, albo nauczycielem języka niemieckiego. Czułam takie powołanie, tak, to poczucie misji, że będę gdzieś uczyć te dzieciaki i młodzież języków obcych. Właśnie padło na język niemiecki, który bardzo lubię. No i troszeczkę życie, można powiedzieć, zweryfikowało te moje plany, bo z jednej strony zderzyłam się na praktykach z taką ścianą troszeczkę niechęci, trochę takiego braku zaangażowania wśród większości uczniów. Nie mówię, że u wszystkich, ponieważ były też grupy uczniów, których uczyłam i gdzie tam widziałam po prostu chęć nauki tego języka. Natomiast zauważyłam, że źle to bardzo wpływa na mnie, na moje poczucie własnej wartości, na moje morale i gdzieś tam to poczucie misji zaczęło mi drastycznie spadać. No właśnie ta obojętność, czy tam ta niechęć do języka, bo większość uczniów po prostu się uczyła tego języka, bo musiała, tak? Więc to było jakby takie pierwsze otrzeźwienie. Natomiast druga taka kwestia, która gdzieś tam wpłynęła na moją decyzję, że może jednak bycie nauczycielem to nie najlepszy pomysł w moim przypadku, no to kwestie finansowe. No nie da się ukryć, że pensje nauczycieli nie są jakoś szczególnie wysokie. Jeżeli nauczyciel chce jakieś mieć dodatkowe zarobki, to zwykle udziela właśnie korepetycji, organizuje jakieś dodatkowe kółka zainteresowań, które nie zawsze też są przecież płatne, prawda? Więc tutaj stwierdziłam, że kurczę, może jednak niekoniecznie ta szkoła. Fajnie jest znać język, otwiera on wiele furtek do różnych dziedzin, różnych branż, jeżeli chodzi o życie zawodowe, natomiast czułam, że to jest coś za mało po prostu, potrzebowałam czegoś więcej. No i jakoś też tak wyszło, że w okresie studiowania również pracowałam. Moim takim jakimś punktem, wzięłam sobie za punkt honoru, żeby odciążyć rodziców finansowo, zwłaszcza, że tam był też taki moment, że im się finansowo nie przelewało i musiałam sama się utrzymywać na studiach, a nawet była sytuacja, że trochę ja wspierałam rodziców. Więc jakby naturalnym dla mnie było, oprócz tego, że studiuję, również to, że muszę pracować i gdzieś tam tą pierwszą swoją pracę podjęłam na naprawdę bardzo różnych stanowiskach, w zasadzie się wszystkiego chwytałam, byle gdzieś tam utrzymać się na powierzchni. Pracowałam zarówno jako kosmetyczka, makijażystka, doradca klienta w pewnym markecie budowlanym na dziale metalowym, kompletnie nie kobieca dziedzina, ale no, dość długo tam pracowałam. Również jako doradca i taki pracownik obsługi w dziale reklamacji i serwisu innego z kolei marketu. No i jakoś tak próbowałam wiązać koniec z końcem dużo właśnie studiując, pracując, czułam się totalnie wyczerpana w pewnym momencie już tą sytuacją. Taki kierat w zasadzie, gdzie nawet weekendy pracowałam, trwał bodajże prawie 9 miesięcy. Ja po tych 9 miesiącach byłam po prostu człowiekiem zombie. I gdzieś tam do mnie dotarło, że pracowanie dużo niekoniecznie oznacza, że pracuje się mądrze. Gdzieś w tym właśnie momencie też bardziej zaczęłam się interesować finansami, jak to sobie poukładać, żeby się nie zacharować po prostu jak wół,
a jednocześnie mieć po prostu te pieniądze. No zaczęłam czytać właśnie różną literaturę ekonomiczną i tak jakoś naturalnie mi przyszło, a czemu w sumie nie spróbować jeszcze innego kierunku studiów, bardziej właśnie związanego z ekonomią, bardziej też związanego z branżą IT, ponieważ to jest taka, wiadomo, perspektywiczna też dziedzina. No i tak padło na tą informatykę, ekonometrię i to był bardzo dobry wybór, ponieważ zestawienie obu tych kierunków no po prostu otworzyło mi furtki w bardzo wielu fajnych wrocławskich firmach, bo jakby nie patrzeć, tu we Wrocławiu wiele firm inwestujących, rozwijających swoje jednostki serwisowe pochodzi właśnie z obszaru niemieckojęzycznego. Bank szwajcarski, jeden, drugi, przecież mamy też tutaj we Wrocławiu. Zresztą z jednym z nich się zaczepiłam na parę lat. Więc to był dobry wybór i cieszę się, że też podjęłam taką odważną decyzję, żeby spróbować w czymś innym niż filologia. No dobra, a rynek kapitałowy, inwestowanie, w ogóle skąd ten pomysł? Wiesz co, to jakoś też tak przyszło naturalnie z czasem. W ogóle moje pierwsze podejście do inwestowania było gdzieś, o ile dobrze pamiętam, w 2014 roku. Wtedy jeszcze Deutsche Bank działał prężnie i oferował bardzo fajny, taki podstawowy, można powiedzieć, rachunek maklerski dla klientów indywidualnych. Prosty, tani i po prostu był często polecany. Natomiast jakoś wtedy nie zaangażowałam się bardziej w ten temat. Głównie ze względu na to, że pojawiło się na horyzoncie dużo wydatków typu zakup mieszkania, ślub, później podróż poślubna, no i w zasadzie to, co miałam w planie inwestować, to wycofałam. Więc to było moje takie pierwsze podejście, natomiast takie drugie podejście, już mam nadzieję, że na dłużej, właśnie ma miejsce w tej chwili. I tak jak pewnie zauważyłeś, bo też zapraszałam ciebie wcześniej do wywiadu u mnie, rozruszałam taki cykl edukacyjny dedykowany właśnie kobietom, Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów, żeby inne osoby, inne kobiety też spróbowały swoich sił w tej dziedzinie, nie bały się, żeby się uczyły właśnie od osób doświadczonych w tym temacie, od których po prostu można się uczyć i coś ciekawego posłuchać. No i tak na zasadzie, że sama się z nimi uczę, sama dzięki temu się motywuję i coś w tym kierunku działam, tak? Więc można powiedzieć, że to jest nie tylko cykl, który gdzieś tam oferuję do moich odbiorczyń, do moich czytelniczek, ale też jest to taki dla mnie wewnętrzny motywator, żeby tego tematu nie odpuścić. To z takim doświadczeniem szerokim i tyloma miejscami pracy, już nie mogę się doczekać, żeby to pytanie zadać. Z czego byś miała emeryturę? No, ja należę akurat do tych osób, które nie zdają się tylko na państwo. Nie sądzę, żeby ZUS gdzieś tam no, mocno się nam załamał w przyszłości. Myślę, że jakąś emeryturę jednak będzie ludziom wypłacać, aczkolwiek jej wysokość, no to jeden wielki znak zapytania. Raczej będzie ona z czasem coraz niższa niż... No nie widzę tutaj raczej optymistycznych akcentów. Natomiast sama też ze swojej strony posiadam zarówno IKE, jak i IKSE. IKSE, akurat tu mam opakowane fundusze inwestycyjne, natomiast IKE tutaj troszeczkę wstyd dla mnie, bo przez lata trzymałam IKE na kontach oszczędnościowych, teraz chcę to przesunąć na IKE obligacje. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, a poduszka finansowa, masz takie coś i w jakiej wysokości? Tak, poduszka finansowa to w zasadzie był pierwszy mój cel finansowy, kiedy właśnie z tego takiego pasu finansowego podczas studiów chciałam wyjść. Obiecałam sobie, że najpierw stworzę taki 3-miesięczny fundusz awaryjny, żeby właśnie mieć te 3-miesięczne jakieś tam przychody uzbierane na jakieś nieprzewidziane sytuacje. No i później z biegiem czasu stwierdziłam, dobra, to trzeba teraz już tą porządną poduszkę sobie zbudować. Posiadam. O ile teraz dobrze pamiętam, to jest w wysokości 10 lub 11 miesięcy moich takich comiesięcznych wydatków. I o tyle polecam w ogóle posiadanie takiej poduszki finansowej, że daje ona naprawdę spory taki komfort psychiczny, że niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje, a przecież pandemia wiele chaosu w ludzkich życiach wywołała, chociażby mój mąż też stracił pracę, był taki moment, a przecież pracuje w branży IT, na szczęście szybko pracę znalazł, no ale gdzieś tam mieliśmy to poczucie, że nic się takiego aż znowu nie stało, bo mamy właśnie tą poduszkę finansową i nawet jeżeli będzie musiał tam przez kilka miesięcy pracy szukać, no to nie jest tragedia, tak, mamy jeszcze tutaj jakby zabezpieczone te finanse. Mi samej też poduszka finansowa bardzo pomogła w momencie, kiedy zdecydowałam się, że odchodzę z etatu,
i chciałam zacząć właśnie działalność, własną działalność gospodarczą. Zrobiłam sobie w tym okresie takim przejście na własną działalność, taki 3-miesięczny okres wakacji, żeby sobie jeszcze wszystko na spokojnie przemyśleć i odpocząć, i to właśnie daje poduszka finansowa, tak? Masz ten komfort, poczucie bezpieczeństwa, nie musisz się martwić, że nagle z miesiąca na miesiąc zabraknie ci pieniędzy. No myślę, że to jest jeden z podstawowych takich celów, które powinniśmy sobie gdzieś tam wyznaczyć, jeżeli chodzi o nasze finanse. Właśnie zbudowanie funduszu takiego minimalnego, awaryjnego na jakąś tą przysłowiową zepsutą pralkę, tak? A w dalszej takiej perspektywie to zabezpieczenie w postaci poduszki finansowej. Dokładnie. A czy masz ją w gotówce, czy w walucie? Wiesz co, mam to częściowo mam w obligacjach, częściowo w lokatach i taka ta minimum to 3-miesięczne, takie o którym mówiłam, to jest na koncie oszczędnościowym, żeby po prostu szybko ściągnąć pieniądze, gdyby były mi potrzebne. No dobra, to trochę już wiemy o twoim portfelu, ale powiedz tak, inwestujesz bardziej lokalnie czy globalnie? No w tej chwili, jeżeli chodzi o inwestowanie globalne, to tylko w postaci tych funduszy inwestycyjnych, gdzieś tam po prostu są te akcje zagraniczne zaszyte. Natomiast jeżeli chodzi o moje aktywne takie inwestowanie, no to lokalnie. To jest Polska, firmy polskie, produkty, instrumenty finansowe polskie. Czyli na kolejne pytanie, aktywnie czy pasywnie, raczej chyba odpowiesz, że aktywnie, tak? No jestem taką, można powiedzieć, Zosią Samosią, tak? Aczkolwiek widzę, że tutaj w przypadku tego inwestowania pasywnego też są duże plusy. Przyznam, że jakoś wcześniej nie interesowałam się właśnie ETF-ami i w zasadzie od momentu, jak gdzieś tam Finax się pojawił na polskim rynku, to zaczęłam jakoś bardziej zgłębiać ten temat. Natomiast wstyd się przyznać, jeszcze nie zaczęłam tego inwestowania w ETF-y. Mam nadzieję, że już niebawem to naprawię. Dlaczego? No głównie z tego względu, żeby uwolnić trochę czasu, tak? Inwestowanie aktywne wymaga jednak tego takiego ciągłego trzymania ręki na pulsie. A w momencie, kiedy przeszłam na tą własną działalność gospodarczą, no to tak troszeczkę czas jest dla mnie bardzo cennym surowcem, bym powiedziała, i zasobem, więc jeżeli mam tylko gdzieś tam możliwość coś uprościć, zautomatyzować, to idę w to po prostu, żeby właśnie ten czas uwolnić i móc się skupić gdzieś tam na tych aktywnościach, które też jakby generują mi dodatkowe przychody, prawda? To przyznając, że nie inwestujesz pasywnie, to być może odpowiedziałaś już na kolejne moje pytanie, jakie był twój największy błąd inwestycyjny, ale i tak muszę się zapytać, może jakiś inny to, większy. Właśnie, to można powiedzieć, że to jest mój taki błąd, odwlekanie z tym tematem. Wiadomo, no nie, gdzieś tam odłożona na przyszłość inwestycja to niewykorzystany potencjał i utracone potencjalne zyski, prawda? Więc można powiedzieć, że działam tutaj na swoją szkodę. Jestem sabotażystką własnych inwestycji w tym temacie. Natomiast jakiś taki największy błąd, może nie tyle, że popełniłam, co o mały włos bym popełniła, jeszcze będąc na studiach, gdzieś tam zaczynając pracę, jako makijażystka. Akurat obok tego salonu, w którym pracowałam, miał swoją siedzibę też taki agent ubezpieczeniowy, który za wszelką cenę chciał mnie nakłonić do kupienia takiego, boże, jak to się nazywało, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, UFK, tak? Dobrze pamiętam. No ja wtedy jeszcze się taka, że bardzo nie orientowałam w tym temacie, a tak chodził za mną, męczył i już prawie podpisałam tą umowę, ale gdzieś tam w ostatniej chwili mi się zapaliła czerwona lampka, że odłóż to, poczekaj, nie wchodź w tą inwestycję, tym bardziej, że tak jak mówię, wtedy jeszcze tak nie byłam w finansach i to dla mnie trochę była taka czarna magia. I po latach gdzieś tam znalazłam tą umowę, już jako ta bardziej świadoma, tak, osoba w finansach, studiująca też ekonomię, przejrzałam to tak sobie na spokojnie i tak z ręką na sercu, Boże, jak dobrze, że ja w to nie weszłam, bo bym sobie pluła w brodę naprawdę, bez sensu po prostu te opłaty, jakieś tam dodatkowe warunki w ogóle wycofywania pieniędzy z tego produktu, to też był koszmar. Gdyby więc jak gdzieś tam noga mi się powinęła i chciałabym odzyskać te pieniądze, to naprawdę byłby jakiś ułamek. Więc akurat to można powiedzieć, że o mały włos, abym popełniła pewnie jeden z większych błędów finansowych w swoim życiu. No to chyba te dwie rzeczy bym tutaj wskazała, tak? Właśnie ten UFK i ta kwestia, że jeszcze nie inwestuję w ETF, no ale tak, już niedługo to się zmieni. Nie, no masz jeszcze trochę czasu, także mamy teraz super promocję, zachęcam za zapraszanie znajomych, duże zniżki, ale dobra, to trochę kryptoreklamy. Natomiast te polisy lokaty, o których mówisz, no to faktycznie problem wielu Polaków. Nie byłabyś jedyna niestety, jeśli chodzi o ten błąd. No dobra, ale powiedz mi teraz, skoro jesteś bardziej na tym polskim rynku niż na rynku globalnym,
gdybyś miała taką magiczną moc i mogła zmienić jedną rzecz na tym rynku, to jaka by to była rzecz? Jaka by to była rzecz? No, może nie tyle w samym rynku, co, że tak powiem, wśród jego uczestników. Tak jak wspomniałam na początku, staram się w tym swoim cyklu edukacyjnym na blogu bardziej zaangażować kobiety w inwestowanie. Ostatnie badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pokazały, że kobiety na giełdzie stanowią bodajże niecałe 8%. To jest naprawdę mała grupa. A myślę, że kobiety mają wszelkie też predyspozycje, żeby właśnie na giełdę wejść. Czasami mamy też takie jakieś wewnętrzne opory, obawy, że to jest taka męska dziedzina i że nie odnajdziemy się w tym świecie. No ja sama jestem jakby przykładem tego, że można się odnaleźć, wystarczy się mieć tą wolę gdzieś tam walki o swoje samozaparcie i też gotowość na to, żeby tą wiedzę zdobywać. Tym bardziej, że w dobie internetu i dostępu do różnych chociażby kanałów na YouTubie, książek, serwisów czy kursów nawet internetowych, bardzo dużo tego jest już w tym momencie, jeżeli chodzi o inwestowanie i gdzieś tam podstawy zarządzania finansami w takim troszeczkę szerszym zakresie niż tylko oszczędzanie i budżet domowy. No to można, prawda, spróbować tu swoich sił. No a też tak myślę, że z jednej strony to jest właśnie kwestia tych obaw wewnętrznych gdzieś tam, że to jednak nie dla nas, bo to męski świat, a z drugiej strony może troszeczkę też ta tendencja nasza kobiet, żeby w pierwszej kolejności zadbać o swoje dzieci, o dom, że gdzieś tam inwestowanie, czyli jakby granie pod siebie, to może niekoniecznie dobry akurat teraz jest moment, no bo dzieci trzeba wysłać do szkoły, zaraz zaczną studia, zaraz będzie trzeba tam dofinansowanie właśnie do tych studiów im przekazać i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób gdzieś tam zadbanie o własne finanse też ciągle odkładamy na święte nigdy. Tak naprawdę, nie? Więc same sobie często robimy krzywdę po prostu. Więc tutaj bym na pewno ten element zmieniła. Gdzieś poprzez właśnie edukowanie kobiet, pokazywanie im, że nie jest to takie trudne, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, że tak naprawdę tutaj się liczy ta regularność i konsekwencja w realizowaniu swoich planów, stanowią jakby klucz do sukcesu, tak? Przecież w inwestowaniu też nie chodzi o to, żeby tam jakieś niespotykane stopy zwrotu sobie wykręcać, tylko o to, żeby właśnie te pieniądze też na nas pracowały, a nie leżały gdzieś tam na no teraz kompletnie nieopłacalnych oprocentowaniach oferowanych przez czy to konta oszczędnościowe, czy lokaty. No tak, tutaj czas i cierpliwość są naszym największym sprzymierzeńcem, niezależnie od tego, czy to kobieta, czy mężczyzna. My też w Finaxie jakby trzymamy kciuki za ciebie, bo wiemy, że to nie jest proste. W Finaxie mamy chyba 17% w polskim Finaxie kobiet, co i tak jest dużo lepszym odsetkiem niż właśnie tak jak wspomniałaś na polskiej giełdzie, ale faktycznie jest to trudne i mam nadzieję, że z roku na rok będzie lepiej. Mówiłaś też o książkach i poleć nam teraz na koniec jedną książkę taką. To może być o inwestowaniu, ale może być równie dobrze o czymś szeroko związanym z pieniędzmi. Ja ogółem jestem molem książkowym, więc zawsze jak dostaję gdzieś pytanie o jedną książkę, to mam masakryczny problem. Też tak przejrzałam wcześniejsze twoje wywiady i nagrania i stwierdziłam, nie będę powtarzać tego, co już gdzieś tam się wcześniej przewinęło. Ja tak naprawdę mam dwie książki do polecenia. Sorry, nie będzie jednej. Dobra. Obie są jakby z sobą powiązane i to są nowości na polskim rynku wydawniczym tegoroczne. Pierwsza to Psychologia pieniędzy. Ogółem ostatnio jestem mocno zafascynowana tą tematyką, czyli jak nasze myśli, jakieś tam kwestie wychowania, otoczenia, w którym dorastaliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim emocje mogą wpływać na nasze decyzje finansowe. I właśnie ta książka oraz kolejna, którą pokażę, czyli Psychologia giełdy w tą stronę, w tą. Dobrze, Kostolanego. Tak jak wspomniałam, to są nowości i tą drugą książkę jestem akurat w trakcie czytania, natomiast jest bardzo napisana takim żywym językiem ze swadą, jest tam też dowcip, można powiedzieć, że dużo takich anegdot dotyczących giełdy i właśnie ludzkich zachowań w momencie, jak inwestujemy pieniądze. Co się dzieje z naszym podejściem do pieniędzy, kiedy z tej osoby, która dotychczas niewiele zarabiała, nagle mamy dużo pieniędzy, które co często jest dziełem przypadku, tak? W obu książkach są gdzieś tam przytaczane historie takich inwestorów właśnie, którzy gdzieś odnieśli gigantyczny finansowy sukces i co zaważyło na tym, że dźwignęli ten sukces, a co zaważyło na tym, że jednak nie podołali i gdzieś tam niestety już później tylko porażki na nich czekały, nie? Więc obie te książki bardzo polecam. Mnie przekonałaś, a ja zaraz biegnę do księgarni, tym bardziej, jeszcze raz pokażę, żeby właśnie każdy wiedział. Psychologia giełdy. Tak, i drugi tytuł bardzo podobny. Psychologia pieniędzy.
Generalnie ten wątek psychologiczny w inwestowaniu ma duże znaczenie i w sumie też leży u podstaw filozofii Finaxa, którego pewnie zna, że jakby całe te finanse behawioralne źle wpływają. Tak, żeby ten czynnik emocjonalny, psychologiczny zminimalizować przy podejmowaniu decyzji. Dokładnie. Dana, bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki, mówię w imieniu swoim, ale też chyba męskiej większości niestety ciągle jeszcze inwestorów w Polsce, żeby ta twoja misja edukacji finansowej kobiet się udała. Nie jesteś sama, już jest kilka takich blogerek, które próbują to robić. Także trzymamy kciuki i dużo sił, bo to jest chyba ważne nie tylko dla nas, ale dla rynku całego kapitałowego w Polsce. Trudno mi sobie wyobrazić, że za kilka lat na te proporcje będą takie, że poniżej 10% inwestorów to będą kobiety. Mam nadzieję, że te proporcje się poprawią. Więc jeśli wy popieracie misję Dany, wchodźcie na kobiecefinanse.pl, tak? Dobrze powiedziałem? Taka jest strona. I dawajcie łapkę w górę pod tym filmikiem, subskrybujcie Janosika, ale również ty chyba też masz na Instagramie aktywny bardzo profil. Na YouTubie też? Nie, akurat na YouTubie mnie nie ma. Znaczy mam tam jakieś konto, ale w sumie nic tam nie publikuję. Jakoś do tej formy wideo jeszcze nie do końca się przekonałam. Oswajam się z kamerą, o może tak powiem. To dzięki temu przynajmniej nie stanowimy dla siebie konkurencji w tym kanale, więc tym bardziej subskrybujcie, czy jesteście panami. Przemku, my możemy tylko współpracować, nie ma problemu. Okej. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.